Jesteśmy w hali ZSOMS w Raciborzu. Za chwilę ruszy memoriał Pisoczyńskiego, coroczna impreza. Dyrektor placówki Marcin Kuniński, zastępca Małgorzata Bąk i trener Piotr Morka. Jaki jest cel tej imprezy? Może zatrzymał pan dyrektor. Ja myślę, że celem imprezy jest propagowanie szeroko rozumianej lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży miasta Raciborza, a więcej na ten temat myślę, że powie pan trener, koordynator Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tak, no, ta impreza to przede wszystkim także event lekkoatletyczny pod nazwą Nadzieje Olimpijskie, a tak jak wcześniej powiedzieliśmy, no, szukamy talentu właśnie tych Nadziei Olimpijskich. Myślimy, że tu dzisiaj na tej hali takowe zostaną wyłonione i w przyszłości zasilą Szkołę Mistrzostwa Sportowego, a później kadrę narodową Polski. Trochę statystyki, ile dzieci startuje w szkole? W tej chwili mamy na bieżąco informację, jest 320 zawodników zgłoszonych z raciborskich szkół i z powiatu raciborskiego. Tyle start zawodów, utytułowani sportowcy z Raciborza, Justyna Święter-Setlicz, Patryk Grzegorzewicz, dyrektor Kunicki. To okazja, żeby zapytać was o aktualne starty, plany, oceny tego sezonu. Może Justyna, ten sezon troszeczkę pechowy, ale nadzieje nie giną. Ten sezon, nie mam zbyt wiele o nim do powiedzenia, był dla mnie bardzo, bardzo pechowy. Także mam ponad 3 miesiące regeneracji i już mogę powiedzieć, że ze spokojem wracam do treningów. Jak widać, uśmiech na mojej twarzy jest, także mam nadzieję, że w dalszym ciągu to, co kiedyś sprawiało mi radość, nadal tak będzie i że w przyszłym roku zobaczycie mnie już na bieżni. Jakie twoje odczucia w ostatnich mistrzostwach świata, poziom 400 metrów, jesteś w stanie dostosować do tych najlepszych? Nie wiem, czy jestem w stanie, na pewno będę wszystko robiła, żeby się w dalszym ciągu poprawiać, żeby spróbować jeszcze wyśrubować te swoje rezultaty, no i żeby po raz czwarty zaprezentować się na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Patryk, przed Paryżem jaki plan przygotowań? Ja jestem trzecim rokiem kategorii młodzieżowej, więc ja w swojej kategorii nie mam żadnej imprezy międzynarodowej, więc w sumie tak jak podobnie jak Justyna, Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Sztafet, to będą takie cele na kolejny rok. Dyrektor Kunicki, szkoła przygotowuje kolejne talenty. Jakie nazwiska w przyszłości wypłyną z SMS-u na ważnych arenach? No, na tą chwilę myślę, że takim talentem do szlifowania, z tego co trener Morka mówił, na miarę naszej mistrzyni, to jest Zuzia Molenda, która rokuje dobre wyniki na przyszłość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo na tym poziomie w sporcie wyczynowym różne sytuacje się przytrafiają i coś może być obiecującego, a coś może być po prostu za chwilę z tego nic nie ma, albo po prostu jest potrzebna przerwa, odpoczynek, prawda? Krótko życzę wszystkim powodzenia, dobrej zabawy i osiągania jak najszybszych i jak najlepszych rezultatów. Ja czy Justyna też startowaliśmy i zaczynaliśmy naszą przygodę na takich zawodach, więc pamiętajcie, że od takich rzeczy się zaczyna. Panie Patryku.